Cześć kochani, ja właśnie wychodzę z domu, bo idę po mojego gościa, który postanowił odwiedzić chorą laurkę. Więc dzisiaj dzień z gościem i nawet nie jednym. Kogo my tu mamy? Dzień dobry! Po takich przygodach, że po prostu masakra. No. Mogłam dać Laurze znać, tak. Jadę, bo w ogóle nie znam miasta. Przystanek nie ten, musiałam zawracać, w ogóle w Lidlu ładowałam telefon. No i taka jest dzielna. No i taka jest dzielna, jesteśmy razem, together. Piękna pogoda. Jak wieża Eiffla. No. Pięknie. Beautiful. Hashtag śniadanie na bogato. Prawie jak w szpitalu. I to jest najwspanialsza informacja ever, że przybędzie do nas Ania! Laurka w kuchni. Jej, Laurka in the kitchen. No taki nawet hashtag na Instagramie. Tak, dokładnie. Także możecie wbijać, tam zobaczycie tak. Wszystkie moje hashtag super kurde gotowania. No, ale to jest fajne, bo jest Laurka od kuchni w kuchni, no bo nikt cię jeszcze tak nie nagrywał. No, właśnie. A ja się z nami chciała coś nagrać. A mi brakuje kogoś, kto by mnie nagrał, bo to zajmuje tyle czasu, jak nagrywałam. Pamiętacie, taki film mam na swoim kanale o tym, jak robię zapiekankę? To Jezu, to po prostu, to było coś, co mi zabrało tyle czasu, że ja myślałam po prostu, że ja oszaleję. No, oszaleję. Każdy kąt. Tak, każdy kąt, żeby to później kontrolować, czy to się nagrywa i tak dalej. Nie, daj spokój. A co tutaj się gotuje? Zupa pomidorowa, niezrobiona z rosołu z wczoraj. Moi drodzy, chciałam wam pokazać open box prezentu, który mi przywiozła Kinga z takim oto Mikołajem. Ja oczywiście byłam nieprzygotowana do zajęć i nie dałam jej takiej ładnej torebki, taka jestem niedobra siostra. I tu mam taki wspaniały oto, proszę bardzo, mydło w płynie, biała czekolada z orzechami. Nie wiem, czy znacie to z Biedry, ale ja ogólnie lubię z Biedry rzeczy i one bardzo fajnie pachną. I to jest właśnie kolejna fajnie pachnąca rzecz. Numer jeden. Kolejna rzecz w moim open boxie to są biedronkowe chusteczki do demakijażu i w ogóle właśnie Kinga mi uświadomiła, że ja nigdy nie mówiłam na YouTubie o tym, że ja ich używam, a ja ich używam i ja je lubię, więc no nie wiem jak to się stało, ale jakby odpowiedź jest taka, że po prostu już dla mnie tak było to oczywiste, że ja ich używam, że już ich po prostu nie pokazywałam, moi drodzy, więc chyba dlatego. No i ostatnia rzecz to jest taka przefantastyczna, tak mi się podoba po prostu to opakowanie, że szok. Typowo świąteczne, Happy Christmas z takim wąsem, po prostu przepiękna, także ja już właśnie mówiłam dziękuję. Chyba za co? Takie zacne cukieraski. Tyrururu. I tu się kominek pali i jest romantycznie. Dzień dobry. Tak. Dzień dobry, dzisiaj kręcimy tutorial jak zrobić pierniki z gotowego ciasta, z którym nic nie trzeba więcej robić. Więc musimy kupić za 3,50 w Biedronce, może nie powinno mówić, że za 3,50, bo ja to przyniosłam do Laurki, więc trochę opora, nie? Ale za 3,50 w Biedronce taki zestaw do robienia pierników w środku z foreneczką. Tak. Jest jedna z jakichś tam kolekcji i my mamy akurat reniferka. W środku znajduje się gotowy już roztwór na ciasto i potrzebujemy do tego jednego jajka i 100 gram jego masła, więc Laurka jest... To jest jajko. To. Ja wsypuję masę. Proszę Państwa. O, jakże pięknie by się tak nagrywało tutoriale w dwie osoby, o Jezusie. No. A pani Laura musi zrobić... Poda. No co ty? Zaufasz mi na tyle, żeby tak. Miała rozbić jajko? To jest właśnie twój film. To jest twój film i to jest twoja chwila. Rozbierz o to jajko? No. Nie bój się. No. To tak mniej więcej prawie będzie, nie? Tylko chyba musimy je... Tutaj masło. Tak, ja zawsze tak właśnie robię, że ja biorę sobie nóż i sobie tym nożem po prostu dzielę to na takie mniejsze kawalątka, żeby po prostu wiecie o co chodzi, nie? Zagoniłaś mnie do roboty. Tak. Ale to dobrze, przynajmniej cię troszeczkę odciążę. No właśnie. Ja gotowałam, ty pieczesz. Tak. No. Pomidoróweczka była ugotowana. Hashtag podział obowiązków na YouTubie. Prawda? Tak jest prawdziwe życie. Tak. Jesteśmy zwykłymi dziewczynami. Ja w międzyczasie Kinga odpowiem wam na pytania do Q&A. Dobra, i teraz co będziemy robić? Wygniatać. Tymi ręcoma. Drastyczny widok.
To się tylko wydaje, że to jest straszne. A w międzyczasie Kinga odpowie nam na pytania. Co zainspirowało Cię do nagrywania filmików na YouTubie? Ty. Ja? Żartuję. Oh my god. Ja Cię nie znałam jeszcze, no właśnie. Jak nagrywałam na YouTubie. Wiem Ci, że chyba inne YouTuberki, nie? Tak jak oglądało się kiedyś i na przykład Maksimeczka, to już jest taki klasyk, nie? Mhm. No i czy tam różne, ja na przykład oglądałam Carly Bieber ze Stanów Zjednoczonych. Też ją oglądam, ale dla mnie to ona jest za dużym plastikiem. Już taka trochę jest inna niż na początku, nie? No zmieniła się, no ale wiesz, tak to jest czasami w życiu. No i tak sobie myślę, tylko się kurzy, no. Dymi. No, dymi się, patrzcie jak się dymi. To jest za dyma dopiero. No i stwierdziłam, że... To jest dopiero prawdziwa słowianka, patrzcie jak ugniata, co jej mama w genach dała. Tak, tylko nie ta koszula i spódnica, ale... No i nie te cycki. No raczej. Hashtag all natural. All natural. Yes, yes, yes. Yeah. Okej, okay, pytanie numer dwa. Co lubisz, a czego nie lubisz w swoich widzach? Lubię to, że poznałam dużo osób. Między innymi Ciebie. I są to takie znajomości, które są bardzo cenne w moim życiu i cieszę się bardzo z tego, ale nie lubię na przykład tego, jak ktoś ogląda mój film i nie komentuje. Wiem, że ogląda, tylko po prostu... Nie chce mu się, kurde, ruszyć palcem do skomentowania. Tak, a ja mówię na przykład, no to komentujcie, dajcie mi na przykład znać, co sądzicie i tak dalej. Na przykład dużo osób pisze mi w prywatnej wiadomości, a nie napisze mi tego na YouTubie. No, mój mąż jak nas zobaczył, to stwierdziła, idę spać. Jak zmieniło się Twoje życie, odkąd zaczęłaś prowadzić kanał na YouTubie i czy coś uległo zmianie? W Twoim odczuciu, of course. No, wydaje mi się, że tak. Zmiana konta. O, zmiana nazwy ostatnio. Tak, no tak. Ale na przykład... Wait. Na przykład jestem bardziej otwarta, wydaje mi się. Bo takie nagrywanie w domu, w takim zaciszu, nauczyło mnie pewności siebie, bo zobaczyłam, że jest odzew, tak? Mm-hmm. Że ja mówię coś w domu, a ktoś jakby tak, nie wiem, czy to dobrze wytłumaczę, że ktoś mnie tak słucha, tak? Mm-hmm. I że ktoś tam, więc w takim to się przyłożyło na takie codzienne życie. Patrzcie, ona po prostu jest profesjonalistką. To po prostu widać ewidentnie, że w swoim życiu już nie jedne pierogi to ona robiła. No dobra, a powiedz nam może, czy miałaś taką sytuację w swoim życiu, żeby ktoś na przykład na spacerze, czy gdzieś w sklepie w Twoim mieście, albo gdzieś, gdzie wybierasz się do innego miasta, Cię rozpoznał? To znaczy tak stricte, żeby mnie rozpoznać na przykład w mieście takim, jak idę na przykład w Krakowie, to nie. Chociaż czasami wydaje mi się, że ktoś na mnie patrzy i tak jakby mnie... Takim innym wzrokiem. Tak jakby skądś Cię kojarzył. Tak, jakby mnie skądś kojarzył i wtedy nie wiem, czy jestem do kogoś podobna, czy naprawdę mnie ogląda, ale na przykład u mnie w mieście rodzinnym, w małym mieście, nie takim jak Kraków, no to ludzie mnie kojarzą zdecydowanie i widzę, że dużo osób mnie obserwuje stamtąd, ludzi, których nie znam prywatnie. I jak idę na przykład tam, to tak. Tak? To co widać. To jest fame, jest fame. Tak, to jest po prostu mała miejscowość. Moi drodzy, przyszła tutaj do mnie kolejna siostra. Ale YouTube'owa Ania. Ania wciąga zupę. Ania dostała też dary losu od Kingi. Tak. Proszę bardzo, tutaj. Ona dostała, że sobie pozwolę zajrzeć, wiśniowa, słodycz. Proszę bardzo, mydło w płynie. Ja dostałam migdały i orzechy, ale mamy taką samą fajną szokoladę, machen und mamy takie same fajne chusteczki. Bynajmniej nie do tyłka, tylko do twarzy, więc spoko jest. No i tutaj mamy małego trolla, który wycina pieniądze z papieru. Na Eurobiznes. Tak. I będziemy w ogóle znowu nagrywały kolejny filmik, ponieważ przyszła Ania. Stwierdziliśmy, że chcemy mieć też film z naszą siostrą Anią i będziemy właśnie nagrywać fajny filmik, prawda? I tutaj bardzo mamy fajnie, słodycze, żeby nam urosły tyłki. Wszystkim po trochu. Wszystkim po trochu. Jak widać, ta miska aż trochę opustoszała, bo to są takie dobre, śmieszne. Małe hariboczki, czekajcie, bo tutaj coś zasłania. O, takie śmieszne małe hariboczki. I te hariboczki znikły pierwsze. Yeah. Ania ma fajną koszulkę, patrzcie. Widzicie? To jest koszulka z lumpeksu, z mango. O, widzicie? Takie rzeczy można wynaleźć w lumpie. Nie? Mam wam pokazać, że tak wyglądają właśnie urwane drzwiczki z zamrażarki. Ja to zrobiłam, tak?
Jak widzicie, mi ta zamrażarka trochę zamarzła, ponieważ po prostu została otwarta i nie zamknięta do końca i właśnie takie się rzeczy dzieją czasami. Także pozdrawiam. A tu są te drzwiczki w wersji właśnie najnowszego designu XXI wieku. I właśnie to są najnowsze trendy i teraz takie drzwiczki właśnie będą produkowane. Ponieważ po prostu już nadszedł czas, abyśmy się rozstały niestety, chociaż jest bardzo fajnie, bardzo zabawnie. Ja bym mogła z dziewczynami zamieszkać. No, zostawmy sobie zostawmy naszych chłopów i będziemy mieszkać. No, ale słuchajcie, no niestety, pora się pożegnać, także dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego vloga. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli takie vlogi wam się podobają. O, łaskę, żyłyśmy się. Następna ręka do gipsu. Tak, także my przysyłamy wam gorące pozdrowienia i oczywiście bardzo dobrą energię naszą, taką świąteczną, śmiechową, także... Pierniki tutaj nam pachną z piekarni. Wcale nie pachną, bo to są pierniki z pudełka i mają niepiernikowy zapach. Ale spokojnie, nadrobimy to. Także luz. Także pozdrawiamy was serdecznie. Trzymajcie się, pa, wesołych świąt. Pa! All